Z nami nie musisz się ograniczać. Zamawiaj usługi, oglądaj za darmo odkodowane kanały, płać online i surfuj dowoli w internecie. Pamiętaj, jesteśmy z tobą w domu. Dobry, dzięki uprzejmości telewizji kablowej możemy się spotykać w ten sposób, ale mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w bibliotece. Dzisiaj chciałabym przeczytać Wam z książeczki Jan Brzechwa wiersze, wiersz Kaczka Dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem, zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron, a gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczką starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając, w dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Moi kochani, chciałabym jeszcze przeczytać Wam baśń o 3 małych świnkach. Autorstwa braci Grimm. 3 małe świnki. Dawno, dawno temu były sobie 3 świnki, które zostawiły rodziców i wyruszyły w świat. Całe lato wędrowały po lesie, po łąkach, bawiąc się i weseląc w najlepsze. Trudno byłoby znaleźć milsze stworzenia niż 3 małe świnki i wszyscy za nimi po prostu przepadali. Gdzie tylko się pojawiły, wszędzie serdecznie je przyjmowano. Kiedy lato miało się ku końcowi, świnki zdały sobie sprawę, że każdy teraz zaczyna myśleć o zimie i wraca do zwykłych zajęć. Nadeszła jesień, a wraz z nią zaczęły się deszcze. Małe świnki uznały, że pora pomyśleć o jakimś domu z prawdziwego zdarzenia. Radę nie radę postanowiły, że dosyć już zabawy i że muszą zabrać się do roboty tak jak inni, bo w przeciwnym razie zostaną bez dachu nad głową na deszczu i zimnie. Prosiaczki naradziły się i w końcu zdecydowały, że każdy z nich będzie robił co chce. Prosiaczek, który był najbardziej leniwy, zapowiedział, że zbuduje chatkę ze słomy. Zajmie mi to co najwyżej dzień, stwierdził. Twoja chatka będzie za słaba. Taką chatkę ze słomy. Skrytykowali jego pomysł bracia, ale on wcale nie chciał ich słuchać. Drugi prosiaczek, trochę mniej leniwy niż pierwszy, wybrał się na poszukiwanie suchych desek. Stuku puku, stuku puku. Przez całe 2 dni zbijał je gwoździami. Ale trzeciemu braciszkowi nie podobał się także i ten drewniany domek. Tak się domu nie buduje, powiedział. Trzeba mieć czas, cierpliwość
i ciężko uczciwie pracować, żeby dom był na tyle solidny, aby oparł się wichurom, nie przepuszczał deszczu i śniegu, ale najważniejsze, żeby ochronił nas przed wilkiem. Dni mijały i dom najrozsądniejszego prosiaczka rósł cegiełka po cegiełce. Od czasu do czasu bracia przychodzili popatrzeć. Co ty tak ciężko pracujesz? Podśmiewali się. Dlaczego nie przyjdziesz pobawić się z nami? Ale uparty mały murarz odpowiadał. Zobaczcie, jak najmądrzejszy prosiaczek muruje dom. Najpierw skończę budować porządny i solidny dom, wtedy wyjdę się pobawić. Nie będę taki głupi jak wy. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Chwilę potem zauważył w pobliżu ślady wielkiego wilka. Małe świnki przestraszyły się i w nogi. Wkrótce wilk dotarł do słomianej chatki tego prosiaczka, który był najbardziej leniwy. Wychodzić! Rozkazał wilk i ślina napłynęła mu do pyska. Chcę z tobą porozmawiać! Wolę zostać tu, gdzie jestem! Zakwiczał cichutko prosiaczek. Wobec tego zmuszę cię, żebyś wyszedł! Warknął wilk ze złością i nabrawszy powietrza w płuca, dmuchnął z całej siły w chatkę. Potężny podmuch zmiótł słomę, którą mały głuptasek obrzucił wątłą konstrukcję chatki. Upojony swoim sukcesem wilk nawet nie zauważył, że prosiaczek wyślizgnął się spod sterty słomy i co tchu popędził do drewnianego domku braciszka. Spostrzegłszy wreszcie, że świnka umyka, wilk wpadł we wściekłość. Wracaj! Ryczał goniąc prosiaczka, ale ten wpadł już do drewnianego domku. Jego właściciel trząsł się jak liść na wietrze. Mam nadzieję, że domek wytrzyma, choć podeprzemy drzwi, żeby wilk nie mógł się dostać. Zdołał z siebie wykrztusić. Wilk usłyszał te słowa, stojąc właśnie pod drzwiami. Umierał już z głodu i myśl o dwudaniowym obiedzie dodawała mu sił, kiedy się dobijał do domku. Otwierajcie, otwierajcie, chcę tylko porozmawiać z wami, kłamał. Wystraszeni, zapłakani braciszkowie z całej siły podpierali drzwi. Wreszcie zły wilk zebrał wszystkie siły i pod potężnym dmuchnięciem domek rozsypał się, jakby był z kart. Szczęściem najmądrzejsza świnka widziała to wszystko z okna swego murowanego domu i prędko otworzyła drzwi, aby wpuścić zasapanych uciekinierów. W ostatniej chwili wilk walił już w drzwi z wściekłością. Tym razem nie był pewny swego. Domek sprawiał wrażenie solidniejszego niż tamte. Dmuchnął raz, dmuchnął drugi i trzeci, ale wszystko na nic. Domek ani drgnął. Trzy świnki śledziły każdy ruch wilka, ale teraz bały się już trochę mniej. Wreszcie bardzo już wyczerpane wilczysko zdecydowało się na jedną ze swoich starych sztuczek. Wlazł po drabinie na dach i zajrzał przez komin. Lecz najmądrzejsza świnka zobaczyła, co się święci. Rozpalmy ogień! Szybko zakomenderowała. Wilk do pasa tkwił już w kominie i wahał się, czy zsuwać się dalej w ciemny otwór. Będzie mi trudno, myślał, lecz dobiegające z dołu głosy świnek zaostrzyły mu jeszcze apetyt. Umieram z głodu. Spróbuję mimo wszystko sunąć się na dół, mówił do siebie wilk. Lecz cóż to, jak strasznie gorąco. Osłupiały ze zdziwienia wilk wylądował w ogniu. Płomienie zaczęły już lizać jego sierść, a ogon płonął niczym pochodnia. Nigdy już
już nigdy nie opuszczę się w dół kominem! – skowyczał, usiłując ugasić płonący ogień, po czym uciekł, gdzie pieprz rośnie, tak szybko, jak tylko potrafił. A wtedy uszczęśliwione świnki zaczęły śpiewać i tańczyć wokół domu. Tra-la-la-la-la-la-la, złe wilczysko już nie wróci! I jeszcze tego samego dnia leniwi bracia mądrego prosiaczka zabrali się ochoczo do roboty. Wkrótce powstały dwa nowe murowane domki, a wilk co prawda wrócił tam jeszcze kiedyś, włócząc się po okolicy, ale kiedy spostrzegł trzy kominy, przypomniał sobie, jak okropnie boli płonący ogon i już na zawsze opuścił te strony, a najmądrzejszy prosiaczek, czując się już zupełnie bezpieczny, zawołał radośnie do braciszków: koniec pracy, dalej do zabawy! Moi kochani, chciałabym Was bardzo gorąco poprosić, żebyście przysłali na adres telewizji kablowej albo Książnicy Pruszkowskiej propozycje, które chcielibyście usłyszeć podczas naszych następnych spotkań. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do widzenia!